Cześć, tu Marcin Wytrążek. Jeżeli masz problemy bólowe barku bądź jakieś inne dysfunkcje ograniczające ruchomość czy czujesz sztywność barku, to ten epizod jest właśnie dla Ciebie. Dzisiaj kolejna z technik usprawniająca bark, zajmująca się poprawieniem funkcjonowania barku, trochę rozluźniająca, trochę poprawiająca mobilność, pewnie poprawiająca ukrwienie i tak dalej. Więc będę zachwalał, bo to jest prosta, skuteczna technika, która w sumie nie ma żadnych skutków ubocznych. Oczywiście, jeżeli śledzisz mój kanał, a może jesteś teraz pierwszy raz, to chciałbym Cię poinformować o tym, że nie ma pojedynczych technik czarodziejskich na coś, tylko zazwyczaj w fizjoterapii jest szereg działań usprawniających coś. Jeżeli masz problemy z barkiem, teraz dowolne, bo to może być stan pourazowy, pooperacyjny, może masz jakieś zmiany zwyrodnieniowe, może masz uszkodzenie stożka rotatorów, może masz zamrożony bark, a może masz po prostu ból barku i sztywność barku, która wynika z zasiedzenia się, a może masz ból barku, masz problemy z szyjnym odcinkiem kręgosłupa i tak dalej. Mnóstwo przyczyn dolegliwości bólowych barku jest. Natomiast teraz nie będziemy się przyglądali temu, co jest przyczyną, tylko z jakimi strukturami mogę popracować. No i dzisiaj będzie to praca z powięzią powierzchowną dookoła mięśnia naramiennego, choć nie tylko, także na górnej stronie barku. Więc będziemy pracowali z powięzią powierzchowną. Odsyłam do innych epizodów, które poruszają problemy dolegliwości bólowych barku, gdzieś tam punkty spustowe, czy jakieś ćwiczenia nakierowane na bark. Natomiast dzisiaj będzie kolejna struktura, więc jeżeli śledzisz ten kanał, no to po prostu zbierasz sobie w ten sposób szereg technik, szereg spojrzeń na to, jak możesz ze swoim barkiem pracować. Bark to nie tylko staw ramienny, więc to nie tylko chodzi o to, że jest głowa kości ramiennej w panewce, która jest częścią łopatki i problemem jest tylko i wyłącznie staw, bo czasami jak się ogląda jakieś reklamy preparatów, to przy bólach stawowych Twoje dolegliwości potencjalnie za takie mogą być odbierane, no to wystarczy wziąć jakiś żelek, jakąś tableteczkę i problem stawu zniknie. Natomiast bark jest bardzo złożoną strukturą i po części może to być powierzchnia stawowa, chociaż myślę, że w przypadku stawu ramiennego bardzo rzadko przyczyną jest jakaś deformacja na poziomie stawu czy zwężenie szpary stawowej. Myślę, że tam to aż takim częstym problemem nie jest. Zresztą choroba zwyrodnieniowa samego stawu ramiennego nie jest tak popularna i tak często endoprotez się tam nie instaluje. Z innej strony można spojrzeć, że to są po prostu ścięgna. Może będzie lepszy ten model, że to po prostu ścięgna są mięśni, bo tak często występuje uszkodzenie mięśnia podgrzebieniowego, nadgrzebieniowego, może obojego mniejszego, a może podłopatkowego, więc niektórzy patrzą w kategorii ścięgien albo w kategorii mięśni, że znowu mięśnie napięte, mięśnie sztywne, mięśnie obolałe i tak dalej, aż można by było iść po torebkę stawową. Więc na pewno każda z tych struktur może uczestniczyć w jakiejś dysfunkcji i moja perspektywa to jest zawsze perspektywa taka fizjoterapeutyczna. Moim celem nie jest naprawić uszkodzone ścięgno, moim celem nie jest poprawić stan powierzchni stawowych, tylko poprawić funkcjonowanie barku, czyli sprawić, żeby był luźniejszy, swobodniejszy, lepiej ukrwiony, z lepszym zakresem i tak dalej. Tyle tytułem wstępu. Żeby nie było sytuacji za chwilę, w której ktoś zada mi pytanie, czy w takim razie ta technika to już zastępuje te techniki z piłeczką? Nie ma tutaj żadnego zastępuje. Myślę, że jeszcze kilkadziesiąt epizodów, mogę się pokusić śmiało o takie oszacowanie, że kilkadziesiąt epizodów jeszcze będzie poświęconych barkowi i raczej bym nie zastępował, raczej bym sprawdzał i szukał, który sposób jest najlepszy. Ten obszar nas będzie interesował. Czy obszar nad mięśniem naramiennym, ale tak jak wspomniałem, sięgniemy też na obszar nad gdzieś stawem barkowo-obojczykowym, już w okolice mięśnia czworobocznego grzbietu, czy można będzie sięgnąć też niżej. Te struktury, które tutaj widać, czyli struktury mięśniowe, są pokryte powięzią głęboką. I na tym leży powięź powierzchowna, potocznie nazywana tkanką podskórną, bądź może nie tylko potocznie, gdzieś tam w anatomii nie każdy nazywa tę warstwę powięzią powierzchowną, niektórzy uważają, że jest to po prostu warstwa tkanki podskórnej. Jak zwał, tak zwał. Skóra z powięzią głęboką, która otacza mięśnie, jest połączona troczkami. Więc to nie jest tak, że ja tylko pociągam skórę i to nie przynosi żadnego efektu w głąb. Ponieważ jeżeli będę mocno odciągał tkanki, dosyć intensywnie, mobilizował je, to będę oddziaływał na powięź głęboką pod spodem. Teraz w warstwie tkanki podskórnej znajdują się też nerwy obwodowe. W tym obszarze akurat
są to nerwy nadobojczykowe. Więc cały ten obszar w tkance podskórnej zawiera w sobie nerwy nadobojczykowe, więc w jakiś tam sposób będzie to też neuromobilizacja tych gałązek skórnych, tych nerwów nadobojczykowych, które się w tej tkance podskórnej znajdują. Technika będzie bardzo prosta, aczkolwiek tu nie chodzi o to, żeby tylko ją wykonać przez 30 sekund i dobra, działa, nie działa, tylko postaraj się ją rzetelnie wykonywać przez najbliższy czas, uzupełniając także o inne techniki. Będziemy opracowywali tkankę podskórną w tym obszarze. Więc pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyś zrobiła, to pobadaj tą tkankę podskórną, czyli uchwyć w wielu miejscach fałd skórny nad mięśniem naramiennym, z tyłu mięśnia naramiennego, może nad mięśniem naramiennym, z przodu i tak dalej. I teraz dobrze by było, gdyby wszędzie ta tkanka była całkiem mobilna, całkiem luźna, czyli taka elastyczna, łatwa do złapania. I tu już mogą się pojawiać schody. Być może jest tak, że w pewnych obszarach jest Ci łatwiej złapać, w innych jest Ci trudniej złapać, a w niektórych być może w ogóle nie jesteś w stanie tej tkanki podskórnej złapać. I to jest jedna rzecz, że ona powinna swobodna być i mobilna. Dzięki temu, no tu jest luźniej w okolicy barku. Teraz, druga rzecz, to ten fałd, który chwytasz, nie powinien być w żaden sposób bolesny. Czyli powinno być uchwycenie skóry i na zasadzie, no trzymam skórę, o co chodzi? A podejrzewam, że wiele osób, które ten film teraz ogląda i być może próbuje gdzieś tam ręka pod koszulkę wchodzi dla sprawdzenia, to jeżeli to robisz, to podejrzewam, że w wielu miejscach będziesz odczuwać wręcz, może jest duży ścisk, ból, kłucie w środku i tak dalej. I tak nie powinno być. Jest to gdzieś wskazanie. Teraz jeżeli się obawiasz, bo masz może właśnie uszkodzony stożek rotatorów, może masz jakieś inne problemy, może masz zamrożony bark i tak dalej, to nie martw się. Ostatecznie, powiedziałby to teraz jakiś malcontent, oni tylko pracują ze skórą, to nic nie będzie dawało. Więc tak, finalnie pracujemy tylko ze skórą i z tkanką podskórną, stąd naprawdę poczuj, że to jest technika bezpieczna. To, co się może przydać, to kawałek taśmy TheraBand gumowej, która ułatwi wykonanie tego zadania. Może czasami ręczniczek jakiś Ci się przyda, jeżeli Ci się ślizgają ręce. Może po prostu trzeba umyć dobrze ręce, żeby nie były natłuszczone. Tu broń Boże nie używamy żadnej oliwki. Albo może się okazać, że jakaś lateksowa, gumowa rękawiczka też zda egzamin, ponieważ to nawet fajnie, łatwiej się wczepia w tkanki. Nie musisz za dużo tej tkanki czuć, czyli ja nie muszę tą ręką za dużo tych tkanek czuć. Ja muszę czuć, co tutaj się dzieje. No teraz przez chwilę zrobię to rękawiczką, aczkolwiek myślę, że za chwilę fajniej będzie też bez rękawiczki. Chwytaj w różnych miejscach, zejdź aż może na ramię, poniżej. Tu jest okolica przyczepu mięśnia naramiennego, też bardzo często sztywna, bardzo często napięta. No i teraz jedną rzecz, którą można zrobić, to starać się uchwycić i przez to troszeczkę tą tkankę odciągać od kości. Czyli uchwycić i odciągać ją od kości. Czyli uchwyć tą tkankę, odciągnij od kości. Właśnie szukaj takich miejsc, które są sztywne, mało się przesuwają i trochę pobolewają. Tkanki będą miały to do siebie, że po chwilowym już trzymaniu czasami troszeczkę odpuszczają. Więc jeżeli czujesz coś takiego, to albo dokręć tą skórę, albo bardziej ją odciągnij, albo jeszcze bardziej ją zaciśnij. Staraj się, żeby cały czas było czuć w środku takie, nie wiem, lekko dyskomfortowe rozciąganie, takie, że coś tam się dzieje. Jeżeli lubisz z lekkim bólem, żeby, no bo to jest też fajny bodziec, no to możesz sobie mocniej troszeczkę zacisnąć te tkanki. Teraz ja zaciskam tkanki poniżej, gdzieś w dolnej części mięśnia naramiennego i oprócz tego je ściągam w dół, więc zaciskam i jeszcze ściągam w dół. Jak widzisz, było patologia, to nie trzeba być jakimś super terapeutą manualnym, świetnie wyszkolonym, z super precyzją. Tu chodzi tylko o uchwycenie skóry i jej efektywne rozciąganie. No, podejrzewam, że problemem może być dla Ciebie, jeżeli nie używasz za dużo rąk, no to siła ręki. No na to już nic nie poradzę. To tak jak mówię, po to są pomoce typu rękawiczka, które gdzieś wspomogą fakt nieślizgania się po tkance. Może tkanki z tyłu. Postaraj się, w ogóle skóra i tkanka podskórna, no skóra to widać, ale tkanka podskórna podobnie, nigdzie się nie kończy, ona otacza całe ciało, więc jeżeli jesteś w stanie uchwycić to gdzieś z tyłu, to zrób to samo gdzieś z tyłu. Jeżeli jesteś w stanie zrobić to nad mięśniem czworobocznym grzbietu, to mi będzie łatwiej z tym. O, podejrzewam, że tutaj w okolicy mięśnia nadgrzebieniowego trochę muszę popracować. Gdzieś delikatna sztywność, widzę, się wkrada. Dawno już tego nie robiłem. Uchwyć, trzymaj. Ładnych parę minut możesz na to poświęcić.
To samo nad stawem ramiennym, z przodu barku i tak dalej. Więc też kwestia uchwycenia, trzymania, akcja. No i teraz może małe urozmaicenie. Myślę, że to będzie działało też na wyobraźnię. Lepiej pokażę, o co chodzi. Nad wspomnianymi strukturami leży skóra i tkanka podskórna. I teraz pomyśl sobie o tym, że będziemy chwytać tą skórę i tkankę podskórną i ją odkształcać, a tym w środku poruszać. Więc bardzo fajne wyzwanie dla tkanek, inny sposób poruszania. Czyli nie będzie tak, że będzie ściśnięcie, złapanie tych tkanek i ich odciąganie, i ich odkształcanie, tylko będzie odkształcenie i już nie będzie pociągania, bo w środku będą zachodziły ruchy. Co też pozwoli Ci na znalezienie większych... Co też pozwoli Ci na znalezienie jakby większych sztywności, czy jakichś takich fragmentów, które powiem enigmatycznie, które gdzieś tam się chowają, gdzieś ta sztywność jest ukryta i nie możesz jej tak łatwo wyczuć. Więc teraz uchwycenie tej tkanki. Uchwycenie tkanki dookoła ramienia w mniejszych obszarach, bądź większych. Możesz czasami uchwycić takie malutkie obszary, sobie chwytać i rozpracowywać. A możesz czasami uchwycić konkretniej, mocniej, większy obszar. Dobra, chwytam tkankę, no tak mniej więcej na środku, nad mięśniem, na ramiennym. No i teraz mogę różne rzeczy robić. Czyli skóra w pewien sposób pozostaje nieruchoma, a ja w tym czasie sobie kręcę ręką prawo-lewo. Im luźniejsza ręka, tym lepiej. Więc pewnie, że skóra i tkanka podskórna się nie napinają w czasie ruchów i w czasie pracy mięśni. Natomiast myślę, że zdecydowanie będzie łatwiej, może troszeczkę odkształci się pod spodem mięsień na ramienny. Więc weź pod uwagę, bo to też tego wątku nie poruszyłem, że chwytając te tkanki, wcale nie jest tak, że ja tylko odkształcam tkankę podskórną, bo teraz jeżeli ja chwytam większy obszar, oczywiście teraz nie, ale jeżeli chwytasz większy obszar, to jest bardzo duża szansa, że odkształcisz też mięśnie po mięśnia na ramiennego. Chwytam i w międzyczasie mogę powolutku kręcić. Chwytam skórę, tkankę podskórną i mogę wykonywać jakieś ruchy przód, tył. Czasami będzie łatwiej Ci uchwycić tą skórę i tkankę podskórną, kiedy wprowadzisz lekkie odwiedzenie. Wtedy skóra tutaj troszeczkę się skróci, ulegnie lekkiemu rozluźnieniu. W momencie, kiedy będzie naciągnięta, jest trudniej złapać. W momencie, kiedy ręka jest odwiedziona, jest tą tkankę troszeczkę łatwiej złapać. Więc najróżniejsze sposoby odkształcania, łapania, pociągania tkanki podskórnej i skóry nad barkiem. Daj znać, jak Ci idzie. Łapka w górę, jeżeli uważasz, że materiał wartościowy. To jest jakaś forma wsparcia mojej aktywności, działalności. Zachęta i dalsza motywacja do pracy, że komuś jest to potrzebne, bo moje odczucie jest takie, zresztą mam już takie sygnały od wielu osób, że niejednokrotnie naprawdę można zdziałać coś samodzielnie ze swoimi stawami, problemami bólowymi, dysfunkcjami, jeżeli tylko się chce i się to rozumie. Pamiętaj, nikt tego za Ciebie nie zrobi. Owszem, możesz skorzystać z fizjoterapeuty, oczywiście warto też z diagnostyki skorzystać, odwiedzić czasami ortopedę, neurologa i tak dalej, jeżeli masz wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, ale z drugiej strony podejrzewam, że Twoje ciało zawiera naprawdę wiele, wiele dysfunkcji, ogrom problemów, ogrom sztywności i niejednokrotnie odwiedzenie fizjoterapeuty to by była fortuna, no bo my mamy pewne ograniczone możliwości oddziaływania na ciało. Stąd ten pomysł nagrywania autoterapii i motywowania do pracy. W momencie, kiedy Ci coś nie idzie, są trudniejsze miejsca, nie ukrywajmy, są trudniejsze aspekty pracy nad ciałem, to wtedy udajesz się do fizjoterapeuty, ba, z większą świadomością swojego ciała i z tym, że musisz ćwiczyć. Więc mam nadzieję, że też fizjoterapeuci pozytywnie ten kanał odbierają, no bo chciałbym, żeby prędzej czy później, pewnie będzie to bardzo później, ale żeby jak najwięcej osób wiedziało, że trzeba ze sobą pracować, nad sobą pracować i w końcu to swoje ciało rozumieć. Tyle gadania, proste zadanie. Nie można mówić, że nie ma czasu, będę ciągle na to zwracał uwagę, bo wiele osób takie rzeczy mówi. Przecież nawet ja, można powiedzieć, nagrywając film o czymś innym, mógłbym siedzieć i trzymać swój na ramienny. Więc jeżeli masz jakąś pracę, która pozwala na chwilę wytchnąć, czyli nie wiem, czytać, coś spoglądać, przemyśleć, to możesz w tym czasie pracować nad swoim mięśniem na ramiennym. Aczkolwiek ostatnia myśl, żeby to nie było, że 3 sekundy, koniec, 3 sekundy, koniec i w głowie masz poczucie, że to ciągle robisz, bo czasami lepiej jest poświęcić rzetelnie te 5 minut, 10 minut
i zobaczyć, jakie będą efekty. Dobra, tyle gadania. Do zobaczenia w następnym epizodzie. Cześć.